Tajemnice czasów ostatecznych. Błogosławiona Anna Katarzyna Emerich. Część 11. 6 października 1820 roku w widzeniu zobaczyłam obraz pewnego pobożnego Franciszkanina z Tyrolu. Miał on widzenie wielkiego niebezpieczeństwa, które zagrażało Kościołowi w następstwie pewnej akcji politycznej. Bliskie już osiągnięcia zamierzonego celu. Polecono mu, żeby nieustannie modlił się za Kościół. Widziałem go rzeczywiście modlącego się w jego niewielkim klasztorze, położonym w pobliżu pewnego miasteczka. Klęczał w nocy przed cudownym obrazem Matki Bożej. Zobaczyłam, jak diabeł, chcąc mu w tym przeszkodzić, czynił w kościele nieopisany hałas. Ryczał. Przybierał postać czarnego kruka i uderzał z całych sił w okna. Jednak pobożny zakonnik nie przejmował się tym i nadal modlił się z rozpostartymi rękoma. Na skutek tej modlitwy zobaczyłam później trzy postaci zbliżające się do mojego łoża. Jedna z nich, przypominająca mego przewodnika, podeszła bliżej. Dwie pozostałe były duszami, które prosiły o modlitwę. Dowiedziałam się, że jedna z nich jest duszą katolickiego księcia brandenburskiego, a druga pewnego pobożnego cesarza austriackiego. Przyprowadzone zostały do mnie dzięki modlitwie tego franciszkanina, który podobnie jak ja widział to niebezpieczeństwo. Prosiły one o zmianę najlepszej sytuacji, tak żeby mogły wpływać na działalność swych następców na ziemi. Dowiedziałam się, że te właśnie dusze mają lepsze relacje z nimi niż inni. Zdziwił mnie fakt, że sam duch, pełniący rolę przewodnika, ujął mnie za ręce i podniósł je. Jego ręka była miękka i lekka, tak jakby była z delikatnych piór. Gdy tylko opuszczałam ręce, podnosił je znowu, mówiąc. Musisz jeszcze więcej się modlić. To wszystko, co sobie przypominam. W dzień zaduszny 1820 roku Anna Katarzyna, jak zawsze w tym dniu, leżała powalona ciężkim cierpieniem, ofiarowanym za dusze czyścowe. Jak zanotował pielgrzym, usychała z pragnienia, dręczyła ją gorączka, jednak nie piła niczego. Pragnąc przez to złagodzić cierpienia duszczyzcowych, bardzo chciała im pomóc. To też cierpienia swoje znosiła cierpliwie w ciszy. Skrajnie wyczerpana opowiedziała co następuje. Mój przewodnik powiódł mnie na niemosiężne wysokości. Nie zdawałam sobie dobrze sprawy z tego, w którą stronę świata zmierzamy. Wiem tylko że ta bardzo uciążliwa droga była wąska i prowadziła ciągle pod górę niczym świetlisty most prowadzący na owe wyżyny po obu stronach była głucha noc a ścieżka była tak wąska że musiałam iść bokiem przede mną widziałam ciemną zamgloną ziemię i ludzi żyjących w nędzy i grzebiących w bagnie ta ciężka wspinaczka trwała niemal całą noc. Często upadałam, i wydawało mi się, że polecę w przepaść. Wtedy jednak, idący przede mną przewodnik podawał mi rękę i prowadził dalej. Możliwe, że szliśmy cały czas w jednym określonym kierunku, gdyż przewodnik pokazywał mi od czasu do czasu raz z lewej, raz z prawej strony. Opustoszały tereny na ziemi, gdzie dokonywały się pewne tajemnice związane z prowadzeniem ludu Bożego. Widziałam różne miejsca, po których wędrowali patriarchowie, a potem dzieci Izraela. Wydawało mi się, że kiedy przewodnik pokazywał mi te miejsca, wydobywały się one z nocnych ciemności i zbliżały do mnie znajdowały się tam pustynie powalone ogromne wieże bagna i wielkie pochylone drzewa powiedział mi że gdy te miejsca zostaną na nowo zabudowane i zamieszkane przez chrześcijan wtedy nastaną czasy ostateczne na tą ścieżką unosiło się wiele dusz przebywających tam w towarzystwie swoich przewodników ich szare postaci wyłaniały się przed nami w nocy. Wydawało się, że uciekają z jakiejś dalekiej nocy, kierując się ku nitce tej wąskiej, jasnej ścieżyny, po której wspinałam się z trudem, stale się modląc i zanosząc błagania do Boga. Nie szły one po tej ścieżce, lecz unosiły się wzdłuż niej. Po jej lewej i po prawej stronie za mną i przede mną, mniej więcej w połowie mojej wysokości. Były to dusze zmarłych w tych dniach zostałem wezwana do modlitwy i podejmowania cierpień w ich intencji. Przed kilkoma dniami ukazali mi się Teresa, Augustyn Ignacy i Ksawery, którzy zachęcali mnie do modlitwy i pracy w intencji poznanej tego dnia. Moja ścieżka nie prowadziła do właściwego czyśca, ten bowiem znajdował się niżej. Widziałam, że te dusze wchodzą do niego na osiem lub więcej dni dzięki mojej modlitwie, którą mam jeszcze kontynuować. Miejsce, do którego weszłam, było wielkim obszarem pozbawionym nieba. Jego miejsce było jakby zarośnięte listowiem, tworzącym pewien rodzaj sklepienia. Rosły tu także drzewa, owoce i kwiaty, wszystko jednak było mroczne, pozbawione tak cierpień, jak i radości. Widziałam tu niezliczone przedziały, oddzielone od siebie różnymi rodzajami oparów, mgły, chmur lub barier. W owych miejscach widziałam mieszkające tam razem dusze w różnej liczbie. Było to coś pośredniego między czyśćcem a niebem. Gdy dotarłam do tego miejsca, ujrzałam mnóstwo dusz prowadzonych przez anioła. Zawsze po trzy. Unosiły się one w kierunku gdzieś daleko jaśniejącego światełka. Były nadzwyczaj radosne. Dusze te były już barwne, i kiedy wychodziły, barwa ich chwały stawała się coraz czystsza. Zostałam też pouczona co do znaczenia tych barw. Czerwień oznaczała płomienną miłość, która na ziemi nie była jeszcze dostatecznie czysta i dlatego była źródłem ich udręki. Biała świeciła jak czystość usposobienia która z powodu lenistwa nie zawsze przynosiła owoce. Zielona oznaczała cierpliwość, która z braku dobrej woli nie była doskonała. Żółta i niebieska. Zapomniałam ich znaczenia. Dusze te wychodziły zawsze trójkami, pozdrawiały mnie i dziękowały. Wiele z nich znałam, po większej części należały do stanu średniego i chłopskiego. Widziałam również osoby z arystokracji, niewiele jednak. Mimo iż nie ma tu hierarchii, to jednak daje się zauważyć pewne uporządkowanie. Jest przede wszystkim zróżnicowanie dotyczące ras i płci, co można dostrzec patrząc na te postacie. Płeć można odróżnić przez następujące cechy: dusze mężczyzn cechuje siła, Surowość i zdecydowana postawa. U kobiet natomiast zauważyłam pewną miękkość, pasywność i gotowość przyjmowania coś w sumie nieuchwytnego. Na tym obszarze przebywają aniołowie, którzy karmią dusze owocami pochodzącymi z tego miejsca. Mają one już także wpływ na czyściec i na ziemię. Dusze te mają już także świadomość tego, Czym jest niebiańska radość, a ich ostatnim cierpieniem jest tęsknota i konieczność trwania w tym miejscu? Stamtąd poszłam dalej, aż do końca i przez coraz jaśniejszy otwój dojrzałam obszar jaśniejszy i przyozdobiony piękniejszymi drzewami. Widziałam poruszające się tam aniołów. Powiedziano mi... Że tutaj przebywali praojcowie przed wstąpieniem Chrystusa do otchłań. Pokazano mi też, gdzie był Adam, Abraham i Jan chrzciciel. Stamtąd skierowałam się w lewo i szłam trudną drogą prowadzącą do domu. Wyszłam na górę, na której widziałam kiedyś człowieka napadniętego przez psy. Nie zastałam go tam, gdyż był już w czyściu. 3 listopada dziś w nocy wołałam śmiało do wszystkich świętych, których relikwie znajdują się u mnie. Zaprosiłam moje drogie zmarłe siostry Madlęsien, Kolumbę, Julianę i Ludwinę, żeby udały się ze mną do czyśćca i dopomogły tym duszom, które były tam najmilsze Jezusowi i Maryi. Z radością zobaczyłam też, że wiele z nich Odeszło stamtąd i dostąpiło zbawienia. 4 listopada. Dziś w nocy przemierzyłam niemal całą decyzję. Byłam przede wszystkim w katedrze, w której zauważyłam wiele zaniedbań i gnuśności duchowieństwa. Ukazano mi to w postaci błota zalegającego katedry i zamiatanego pod dywan. Musiałam cały ten brud zanieść do wody, z którą następnie spłynął. Potwornie się przy tym umęczyłam. Gdy wykonywałam tę pracę, przyszła dusza córki pewnej kobiety z moich stron i prosiła mnie, żebym koniecznie pomogła jej matce przebywającej w czyściu. Zobaczyłam jej matkę. Była to kobieta gderliwa i łakoma. A teraz musiała siedzieć zupełnie sama, bez żadnego towarzystwa, w pomieszczeniu przypominającym małą kuchnię, nudząc się straszliwie i nieustannie poruszając ustami, tak jakby coś smakowała i przeżuwała. Bardzo mnie prosiła, żebym pozostała z nią przez dzisiejszą noc. Przeniesiono ją też do wyższego pomieszczenia, lepszego nie, niż dotychczasowe. A ja zostałam z nią, żeby ją trochę pocieszyć. Dusze czyścowe otrzymują od aniołów pouczenia o tym, co dzieje się w niebie i na ziemi w sprawach dotyczących zbawienia. Tak też została pouczona dusza owej córki, która poprosiła mnie o wizytę u jej matki. Pocieszyłam tę kobietę. Dusze czyścowe nie mogą nic robić. Nie ma tam przyrody, nie rosną żadne drzewa, brak owoców. Wszystko jest bezbarwne, jaśniejsze lub ciemniejsze, odpowiednio do stopnia oczyszczeń, jakim są poddawane. Istnieje także pewne stopniowanie, jeśli chodzi o miejsce ich przebywania. Widzę też niekiedy sąd nad duszą, odbywający się nad miejscem, gdzie ów człowiek żył. Widzę wtedy Jezusa. Maryję, patrona dłuższej jej anioła. Maryję widziałam również przy sądzie protestantów. Sąd trwa bardzo krótką.